Dobra. Skąd biorą się generalnie lęki? Jak myślicie? Macie jakieś koncepty? Skąd biorą się lęki? Bez tego, co tam jest napisane w moim skrypcie. Tak, z własnego doświadczenia albo pojęcia, jak to postrzegacie? Sprzeżyć, okej. Doświadczenia, ale lęki jest jakby przed czymś nieuzasadnionym, czyli wydaje mi się, że czegoś takiego nie ma. To nie jest strach, tylko. Co mogłoby się wydarzyć, ale przynajmniej to jest bardzo wielkie. Mhm. Czyli to jest jakaś tam, to, to jest to rozróżnienie na strach i na lęk. tak? Strach jest konkretny, nazwany z, zagrożenie jest realne, jakieś tak, a lęk jest przed czymś, co w gruncie rzeczy nam nie zagraża, albo nie wiadomo w ogóle, czy się wydarzy nie ma bodźca. Tak? Yy, zarówno strach, jak i lęk są yy, jakby prawą i lewą stroną po prostu pewnego mechanizmu alarmowego chroniącego ludzi przed niebezpieczeństwem. Tak? Kiedyś było tak, że powiedzmy sobie tam jakiś w czasach prehistorycznych człowiek odczuwał lęk, niepokój czy strach, ponieważ mu to pozwalało przetrwać. No nie wiem, na no przykład przed jakimiś zjawiskami tak? pogodowymi, e, przyrodniczymi, nie wiem, jakaś tsunami, tak, albo nie wiem, uderzenie pioruna. A dzikie zwierzęta, tak? I generalnie ten strach, który zawsze. Zaty zapamiętajcie, żeby mógł powstać, żeby ktoś miał, żeby powstał lęk, to najpierw musiał powstać strach. Czyli wobec lęków zawsze pierwotny, prawie zawsze pierwotny strach. Czyli reakcją czy zdarzeniem kodującym jest jakieś zdarzenie, w którym ktoś przeżył strach, czyli coś faktycznie. Co niekoniecznie musiało zagrażać obiektywnie jego życiu czy zdrowiu, ale mogło zagrażać jego poczuciu też tożsamości. Tak? Mogło też zagrażać jakiemuś subiektywnemu odczuciu, poczuciu bezpieczeństwa, nie będąc jednocześnie realnie, obiektywnie zagrażającym bodźcem. Tak samo jest z traumą. Trauma jest bardzo subiektywnym doświadczeniem. Dla kogoś. Coś jest ekstremalnie traumatyczne, a drugi ktoś, kto stoi z boku, on tego w ogóle nie doświadcza w taki sposób. Nie? Oczywiście jest pewna kategoria traum, które będą bardziej obiektywne. Nie wiem, jesteśmy na wojnie, tak, śmierć bliskich, nie wiem, bycie w sytuacji, jak wypadek drogowy i ktoś bliski ginie w tym wypadku, a ty siedzisz obok. To są traumatyczne, ale takie dosyć obiektywne doświadczenia. Nie? Aczkolwiek sposób, jaki ktoś sobie radzi z tym doświadczeniem, jest już czymś bardzo indywidualnym. U jednego to pójdzie w jakąś traumę i w PTSD, a u kogoś nie pójdzie. nie? Yy, ogólnie z doświadczenia, ale to jest bardzo ogólne. Są tak naprawdę cztery przyczyny. A w zasadzie pięć. Cztery przyczyny psychologiczne powstawania zaburzeń lękowych i jedna przyczyna biologiczna. Przyczyna biologiczna może od niej znaczne. Ma miejsce wtedy, kiedy na przykład matka jest w ciąży i ona przeżywa jakiś rodzaj traumy lub silnego stresu, czy długotrwałego stresu, kiedy jest w ciąży, generalnie ma brak poczucia bezpieczeństwa i ten strach, strach, niepokój jest cały czas, to w sytuacji, gdy to dziecko się rozwija i formuje się jego układ nerwowy, a matka doświadcza tego typu emocji, to w porównaniu do matki, która w miarę jakby spokojnie przechodzi ciążę, zawsze, zawsze są jakieś tam obawy, niepokoje i tak dalej. Kobiety, które są na przykład po raz pierwszy w ciąży, pierwsze doświadczenie takie. Natomiast tu mówię o takich naprawdę mocnych jakichś emocjach, tak, które się pojawiają. One powodują modyfikacje na poziomie... Neurologicznym i biochemicznym u e, tego rozwijającego się płodu. Jaka jest ta modyfikacja? Ona dotyczy tego, że zupełnie inaczej zostaje zapisany w, w mózgu, w układzie nerwowym bazowy poziom, bazowy poziom pobudzenia i poziom neuroprzekaźników? E, który potem staje się zawsze, jest jakby punktem wyjścia już u, u takiego małego człowieka, który się urodził dopiero co, czy ma już 10 lat, czy 15. Generalnie taki ktoś ma podwyższony poziom neuroprzekaźników, podwyższoną wrażliwość układu nerwowego i w związku z tym ma predyspozycję do pojawiania się zaburzeń lękowych. Czyli poziom neuroprzekaźników, dopa, yy, kortyzol, tak, adrenalina, noradrenalina będzie mieć podwyższony w stosunku do osób, które, yy, których matki nie przeżywały w ciąży takich yy, silnych, lękowych sytuacji doświadczeń. Tak? I to jest jakby przyczyna biologiczna. Natomiast uwaga, tego powiedziałem o. Pewnej predyspozycji do zaburzeń lękowych, a nie o tym, że ktoś rodzi się z zaburzeniami lękowymi. Bo do tego potrzebne są tak zwane triggery, czyli własne sytuacje, które odpalą te predyspozycje. Tak? Ale załóżmy, że ktoś rodzi się zupełnie normalny, z takim normalnym poziomem tych pobudzających neuroprzekaźników, a i tak się u niego rozwijają zaburzenia lękowe. Z czasem w efekcie własnych doświadczeń. I tutaj mamy cztery przyczyny psychologiczne. Pierwsza z nich najbardziej w hipnozie oczywista trauma. Jednokrotna lub wielokrotna. Tak? Druga przyczyna. To jest długotrwała ekspozycja na stres, tak? Yy, to ktoś może nie, nie przechodzić traumy. A i tak ma zaburzenia, ale nie przeszedł traumy, która odpowiada za e, pojawienie się doświadczeń, jakby zaburzeń lękowych, tylko on na przykład przez długi okres czasu, nie wiem, z powodów życiowych, zawodowych, z powodu osób bliskich, e, interakcji z nimi, ich stanu zdrowia, był wystawiony na długotrwałą ekspozycję na silny stres, na przykład. I to trwało, nie wiem, tygodnie czy miesiące, a czasami. Lata, tak? Czy ktoś jest ciągle wystawiony na silny, na wysoki poziom stresu. U niego się rozwija, a u takich osób się rozwijają również zaburzenia lękowe. Kolejny element to jest nieświadome, behawioralne. Nie piszcie tego, bo to macie. Otwórzcie skrypty, zobaczcie. Ja tylko mówię o tym, co macie w skryptach. Tylko dopowiadam troszeczkę do, do, do tego, tak? Pierwsza, pierwsza ta. Nieświadome, behawioralne. Uczenie się od e, osób, które są w naszym życiu figurami, czyli od opiekunów, od nauczycieli, od rodziców, tak, z którymi stworzyliśmy więź. I teraz tak, to behawioralne uczenie się nieświadome polega na tym, że najczęściej wzorzec lękowości. Jest przekazywany na zupełnie nieświadomym poziomie po prostu skutek tego, że ja żyję z kimś, kto jest lękowy. I chłonę, uczę się wzorców reakcji na bodźce, zachowań, słów, wypowiedzi. Interioryzują, to już jakby jest ten następny element, ale też interioryzują się słowa, które słyszę, sugestie, które słyszę. Więc pierwsze, że to jest, ja przejmujemy ten wzorzec reakcji ważnych dla nas osób, tak? Więc na przykład wczoraj miałem taką sytuację w trakcie tej superwizji, że mi opis, zaczęła opisywać symptomy osoby i listę lęków tej osoby, nie? Ta kobieta, jedna z tych kobiet w trakcie tej superwizji. I ja mówię tak, słuchaj, czy ta kobieta, i tak stwierdziłem, ta kobieta miała matkę z zaburzeniami lękowymi. A ona mówi: Skąd wiesz, tak? Bo to taki rodzic, który ma zaburzenia lękowe, on po prostu yy, zupełnie jest inny tor niż trauma. Trauma jest tak, jest prosta praca z traumą. Jest regresja, czy jakieś formy, które nas cofają, jest praca z tym materiałem, tak, który był traumatyczny. Natomiast w przypadku, kiedy mamy długotrwałą taką jakby ekspozycję, ale na to nieświadome behawioralne uczenie, bo to trwa na przykład 20 lat, nie? To Szereg rzeczy, i jakby całość funkcjonowania zostaje, mówiąc tak kolokwialnie, wyssana nieświadomie od tego rodzica, tak. I to się przekłada na szereg rzeczy. Trauma będzie dotyczyć czegoś, jakiegoś obszaru życia. Więc się manifestuje co najczęściej, jeżeli nie rozwinęło się zaburzenie stresu pourazowego, no to raczej będzie skutkować tym, że ktoś tam odczuwa na przykład jakiś lęk do czegoś, w jakimś obszarze, do jakichś konkretnych rzeczy, tak? A u osób, które miały rodzica lękowego, zaburzonego w stronę lęków, to będzie tak, że one mają zgeneralizowaną postawę wobec rzeczywistości i odpowiedź na większość bodźców jest niepokój, bo tak się nauczyły, że to jest normalne, ich mózg myśli, że to jest normalne, bo ten kluczowy rodzic tak miał, tak? I, I nauczył tego, nie wiedząc, że tego uczy. I ostatnie to jest warunkowanie tak, lękiem. Czyli to, są, to już nie jest uczenie się nieświadome poprzez obserwację, tylko to jest efekt oddziaływania tych kluczowych ludzi i tego, co oni mówią i co oni sugerują. Tak? Czyli jest to i za co. Nagradzają i za co karają również. Czyli oni mówią werbalnie i niewerbalnie różne rzeczy do ciebie. Do ciebie kierowane, bo jak jest ta um, nieświadome, behawioralne uczenie, to ty tak jakby ich obserwujesz i patrzysz z boku. A to są przekazy bezpośrednio do ciebie, tak? Te, um, te, to warunkowanie. To jest do ciebie konkretnie adresowane sugestie na różne rzeczy. Sugestie słowne i bezsłowne. Czasami to jest tak, że ale, pacjent mówi, ale on tak na mnie wtedy popatrzył, nic nie powiedział. Ale w tym spojrzeniu i w jego reakcji bez słów to po prostu było wszystko, nie? Czyli była sugestia niewerbalna. Może być w tym, są to sugestie werbalne i niewerbalne. Tak? Czyli im więcej w okresie dzieciństwa i dorastania od tych kluczowych. Osób w naszym życiu, o tych figur, im więcej dostaliśmy sugestii nasęczonych lękiem, czyli takich. Nie, 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 nie. Nie wychodź tam, bo tam cię coś może złego spotkać, albo nie dotykaj tego, bo to jest gorące i się oparzysz, tak? Albo, yy, Im więcej takich przekazów, tym jakby umysł tej osoby jest bardziej uwarunkowany poprzez sugestie na reakcje lękowe. I teraz tak, wystarczy jeden czynnik. Ale często występuje więcej niż jeden czynnik u osób z zaburzeniami lękowymi. Nie? Czyli, na przykład, ktoś, taki, taki schemat, na przykład, ktoś miał długotrwałą ekspozycję, czyli miał lękowego rodzica, bo zobaczcie, sugestie te, warunkowanie lękiem, czyli te sugestie bezpośrednie do kogoś, osoba wcale nie musi mieć zaburzeń lękowych. Tylko ona może tak być przekonana, że tak trzeba, lub mieć taki nawyk, ale wcale nie musi być lękowa. Czyli jest takie przekonanie, że tym dzieciakom to tak trzeba mówić, nie? Tak, żeby pewne rzeczy nie robiły. Trzeba ich tak trochę straszyć. Ale ja się sam nie boję. Ja się nie boję tego że laska, czegoś tam czegoś. Nie boję się wychodzić na ulicę, ale mówię, żeby on tego nie robił, nie? Żeby go nastraszyć, żeby on tego nie robił, żeby wyeliminować pewne jego zachowania, nie? Czy, które mogłyby zagrażać. Więc dlatego te dwa procesy są trochę inne. Nie? I teraz tak. Wystarczy, że mamy na przykład osobę, która była tam, doświadczyła tej wieloletniej, wieloletniego behawioralnego uczenia się od osoby lękowej, i potem nagle w jej, ona ma, lekką, już ma tendencję, a potem jej w życiu nagle wydarza się jakaś trauma. I się ten cały po prostu potencjał reakcji zaburzenia lękowego nagle się odpala. Tak. I tutaj trauma jest tylko triggerem. Więc na przykład myśląc tak standardowo, że regresja cofamy do traumy, no cofniemy do traumy, tam coś się popuszcza, ta osoba te emocje, myśli ten cały materiał, ale w ogóle to nie dotyczy tego, co było wcześniej. I uwaga, takich problemów. Długotrwałych, wielokrotnych, bo to wyobraźcie sobie, że na przykład to się jest warunkowany nie, słowami i niewerbalnie na lęk i to trwa 20 lat, to są dziesiątki tysięcy sytuacji i dziesiątki tysięcy sugestii przez ten cały okres. Więc tutaj zupełnie praca regresją nic nie da. Nic nie da, bo po prostu no, to nie jest jakiś moment, tak, w którym się zakodowała jakaś pierwotna emocja, tylko to. Na przykład, trauma, czy jakieś wydarzenie potem na przykład w życiu takiej osoby była długotrwała ekspozycja na stres, bo poszło do pracy taka osoba, i na przykład w pracy było okazało się, że jest jednak bardzo stresująco. I jest taki mobbingujący szef, i ta osoba przez wiele miesięcy była wystawiona, i nagle odpala się u tej osoby szereg zaburzeń lękowych, nie wiadomo, skąd się wzięły, nie? To jakby tu jest konieczny zupełnie inny sposób pracy niż regresja. Regresja jest uzasadniona i ma sens i będzie skuteczna tak? w wielu sytuacjach, kiedy istnieje pierwotna przyczyna jedna, dwie, trzy doświadczenia, które faktycznie są przyczyną jakiegoś problemu. Natomiast jeżeli to jest kategoria albo behawioralne nieświadome uczenie, albo to warunkowanie lękiem przez wiele lat, to. Regresja nie da efektów, po prostu. I dlatego często hipnoterapeuci, którzy są uczeni tylko tego formatu pracy nastawionego na regresję, zderzając się, im dłużej pracują, tym mają coraz cięższe przypadki, bo to jest naturalne. I na początku wszystko wydaje nam się, że wszystko nam działa, a potem zaczynają do nas przychodzić coraz cięższe przypadki siłą rzeczy trafiać. I zaczynamy trafiać na takich ludzi, na których sama regresja nie przyniesie efektu, ponieważ ich przyczyna jest zupełnie inna. To nie była trauma. Mogła być trauma również, czy była gdzieś po drodze jako trigger, ale miało miejsce, miały miejsce te wymienione dwa przeze mnie, jeden z tych dwóch wymienionych przeze mnie procesów. I wtedy to w ogóle nie zadziała, nie? Tą osobę nie trzeba, tą osobę po prostu przy pomocy terapii i własnej terapii. Czyli jakby pracy w domu, i tak dalej, ta osoba musi przeprogramować te wszystkie rzeczy. O tego przeprogramowania się nie da zrobić regresją na zasadzie wyrwania chwasta. Bo to jest 20 lat prania mózgu, na przykład, albo obserwowania kogoś, kto miał zaburzenia lękowe. W takim przypadku ktoś nawet ma tak, że on jest święcie przekonany. Że taki sposób reagowania, czyli ma pewną podbudowę osobowościową już na to, podobnie jak w zaburzeniach osobowości, że tak właśnie jest normalnie, tak właśnie powinno być i to jest właściwy sposób. Bo jak pojawiają się na przykład lęki, które są wynikiem traumy, to dla kogoś jest oczywiste, że to moja. Ja nie chcę mieć tej traumy, ja, ja nie chcę mieć tej reakcji, chcę się tego pozbyć, po prostu nie chcę tego mieć, nie? Bo na przykład po tej traumie, jeżeli to było stosunkowo niedawno, to ktoś jeszcze nie zdążył natworzyć tak zwanych schematów wtórnych. Mamy schematy pierwotne i schematy wtórne. Nie? I teraz tak, znowu, tutaj regresja będzie pracować tylko i wyłącznie ze schematem pierwotnym. Ale jeżeli nawet trauma nastąpiła, tak? czyli jakieś tam kilka traum, to i tutaj, jakby regresją to załatwimy, to nie załatwimy tak zwanych wzorców wtórnych, które powstały po traumie i ktoś wiele lat je rozwijał po to, żeby sobie radzić z rzeczywistością, mimo tego przeżycia. I uwaga, nieprawdziwe założenia psychoanalityczne to jest takie, że jak wyeliminuje traumę, to wszystko inne zniknie. Taki kit jest po prostu, to nie zniknie. Jeżeli jest taki prosty schemat, że jest trauma, no i po prostu w tej, tej traumy mam jakiś rodzaj lęków lub stanu depresyjnego, nie upłynęło dużo czasu, to wtedy sama praca taką regresją zdziała, bo ktoś nie zdążył stworzyć sobie tych zniekształconych różnych schematów funkcjonowania, które mu pomagają żyć po traumie. Więc jakby tutaj sama praca tylko w ten sposób, regresja to jest, to jest zdecydowanie za mało, trzeba po prostu wiedzieć, tak, jak pracować z, z tymi przyczynami, tak, które dotyczą behawioralnego nieświadomego uczenia, warunkowania lękiem, i jak pracować ze schematami wtórnymi od schematów pierwotnych, które ktoś na przykład rozwijał i podtrzymywał przez 15 lat. Ty mu sprzątasz tu i liczysz, że będzie dobrze, tą traumę, nie? A się okazuje, że to problem mu nie znika, nie? Posprzątaliśmy przyczynę pierwotną, ale problemu nie znika, bo on na problem wyhodował 15 lat, na przykład. I to w ogóle trzeba, jakby inną metodologią pracować. Czyli tu sprzątam, a do tych przyczyn innych, jeżeli są wcześniejsze, podchodzę inaczej. Tak? Lub jeżeli jest trauma, to sprzątam traumę, a potem zabieram się za te 15 lat i za te zniekształcenia, które powstały w umyśle tej osoby, w efekcie życia po traumie. I tutaj jest inna metodologia potrzebna do tego, nie? No. Czy do tego macie jakieś pytania? Do tych yy, przyczyn? Dobrze.